22 lutego 1993 roku. Ukarz mnie, Panie, lecz według słusznej miary, nie według swego gniewu, byś mnie zbytnie umniejszył. Wasulo, posłańcy następują szybko po sobie, aby wezwać świat do nawrócenia. Właśnie ukazuję siebie jak nigdy dotąd, aby doprowadzić każdego z bardzo daleka do mnie, aby podążał za moimi przykazaniami. Ten mały, migocący płomyk w tym pokoleniu może zgasnąć w każdym momencie, jeśli nie zadziałam. Nawet dziś odmawiają słuchania mnie i uwierzenia. Im bardziej myślą, że są wielcy, tym mniejsi są w moich oczach. Jak mogliby znaleźć moją przychylność, skoro zapierają się mojego świętego ducha? Wszystko, co od nich słyszę, to: kto ma władzę nade mną? Jestem samowystarczalny. Moje współczucie jest ogromne, lecz wielka jest też moja surowość. Moja łaskawość jest tak silna jak mój gniew. Moje świątynie mają teraz coś wspólnego z handlarzami. Zamieniły moją świętość na daninę dla szatana. Pan, jak zrozumiałam, mówi do mnie o duszach. Mówię o tych, którzy dopuścili się odstępstwa, którzy pozwolili kłamstwu splamić swe usta, a teraz mają zamiar zmusić każdego do naznaczenia się tym kłamstwem. Jestem zmęczony znoszeniem ich. Niegdyś w moim domu panowała prawość, gdyż moje prawo było jego codziennym chlebem. Spójrz jednak, czym obecnie stał się mój dom. Pustynią, kryjówką jaszczurek i pająków. Ach, lecz ja zniszczę to wszystko. Moje serce jest złamane, moje dziecko, a moi aniołowie drżą i boją się godziny, którą zachowałem i która nastanie, kiedy moje rozkazy zostaną wydane. Nie mogę znosić dłużej widoku łez wylewanych ciągle, nieustannie przez waszą świętą matkę, za każdym razem, kiedy mój syn jest ponownie krzyżowany. Grzechy twojego pokolenia prowadzą mojego syna w każdej chwili na Kalwarię. Wspólnie, jednym głosem świat bluźni mojemu świętemu duchowi i wszystkim mocom niebios. Codziennie świat prowokuje mnie. Patrzcie, widzicie, co stało się z wielkim domem Pana? Mówią, chociaż burzą go potajemnie. Moja dusza nie może już dłużej znosić jęków mojego ponownie krzyżowanego syna. Chociaż mój syn i wasza najświętsza matka ukrywają ból najlepiej jak potrafią, moje uszy wszystko słyszą. Moje uszy i moje oczy nie są jak ludzkie i nic mi nie umyka, ponieważ nie ja, lecz twoje pokolenie dokonuje wyboru. Bunt w moim domu ściągnie na was mój gniew i najgłębsza ciemność spadnie wkrótce na ziemię. To nie jest mój wybór, lecz wasz. Ja wybrałem podniesienie was z grobów. Przez moje miłosierdzie, moją miłość, moje współczucie i mój pokój. Lecz widzicie, ilu z was jest niewrażliwych na moją propozycję? Nic nie może was już poruszyć. Wyczerpaliście moją cierpliwość. A ty, córko, bądź moim echem. Chociaż mocno będą cię zadręczać, nie pozwolę im cię pokonać. Przeciwnie, staniesz się jak miecz, kiedy będziesz ogłaszać moje słowa. Przypomnij im na nowo, że znajduję radość nie w śmierci złej i zbuntowanej istoty, lecz w nawróceniu człowieka złego i zbuntowanego, który zmienia swe zachowanie, aby zyskać życie. Wkrótce zniknie ta ziemia, którą znacie. Postanowiłem przyspieszyć mój plan z powodu wielkich grzechów popełnianych przez wasze pokolenie. Wszystko zniknie. Wszystko zużyje się jak ubranie. To będzie mój sposób zniszczenia nieczystości grzechu
i uświadomicie sobie, że od początku byliście moimi poświęconymi świątyniami i że mój duch żył w was. Ach, ten chrzest ognia, módlcie się i pośćcie w tych ostatnich dniach. Ja jestem, jest blisko was.